co, co dużo gadać, tak? Ja już w chwili powiedziałem, co na ten temat myślę. Nie zgadza się ze mną, ale tyle, no bardzo szkoda się na to patrzy, tak? No, powinien zakończyć chyba. Bardzo się na to patrzy. Ja uważam, że to już jest koniec. Po prostu nawet nie chodzi o to, że styl walki, po prostu tak on wyszedł. On był jak, on wyszedł tylko do tej, wyszedł do tej walki, jak stanął w tej gardzie takiej otwartej, wysokiej. Ja mówię, ja pierniczę. Nie wiem, kto go tak ustawił, ale... No fatalne, nie no słabo. Fajnie zaczął, a potem co, stare nawyki, głowa do góry, ciało mu odmawia posłuszeństwa. Widać, że ciało jest takie wiotkie, że to nie jest taki już kurna ham. Tylko widać, że coś tam kurna się dzieje z tym jego ciałem, niedobrego z głową tym bardziej, co przyjmuje to jest gleba, no. Właśnie się nad tym zastanawiałem, bo wiesz, co bym mówił o tam technice, technika też jest obrona, ale jak on po każdym praktycznie mocnym ciosie no tak, czuje ale, ten cios, to musiałby, żeby wygrać walkę, musiałby 10 minut jeszcze, unikać ciosu. Tak, nie? Ale on jeszcze gorszy w obronie jest, był niż, jest teraz niż był w wcześniejszych walkach. Bo on idzie, on zadaje cios, poza tym głowa jest zdanie. Wider jednak coś tam zostawił ten ślad, później te nokauty. On bije cios i już ucieka głową, żeby ten cios uniknąć. On prostuje się bardzo mocno, przyjmuje na sztywną głowę. Mhm. Czyli ty radziłbyś raczej Arturowi dla zakończyć karierę? Tak, zdecydowanie. To nie może tak być, bo ja mu napisałem, że po prostu się martwi o niego, że kurczę, wiesz, no stary. Szkoda zdrowia.